Znajdujemy się w Londynie, niedaleko nas jest Wimbledon, więc to jest doskonała okazja, by porozmawiać o klubie Olimpijczyka z Puszczykowa. Co może nam Pan powiedzieć o swoim klubie, jest Pan jego prezesem? Klub powstał 2 lata temu, w kwietniu. Inspiracją do założenia klubu była działalność klubu Olimpijczyka w Racocie i posła Wojciecha Ziemniaka, którego troszkę wcześniej znałem. Zawsze marzyło mi się, aby jeździć z młodzieżą na różne imprezy, żeby propagować idee olimpijskie, a w związku z tym, że byłem przewodniczącym Rady Rodziców w szkole w Puszczykowie, to na bazie tego właśnie utworzyłem klub, który póki co ma się nieźle. Państwa klub jest swego rodzaju ewenementem, ponieważ mają Państwo żyjącego patrona. Tak, dokładnie. Naszym patronem jest znakomity niegdyś Kanadyjkarz Marek Ubik, dwukrotny medalista Igrzysk Olimpijskich w Seulu. Też poznaniak, obecnie prezes Warty Poznań, znanego klubu, który nam bardzo pomaga w działalności. Zawsze czynnie włącza się w bal z olimpijczykami, który co roku w zimie organizujemy. Także jesteśmy mu bardzo wdzięczni i bardzo, bardzo jest to barwna postać, którą też chcemy jeszcze promować, bo jest tego wart. W jaki sposób Państwo propagują swoją działalność? Działamy w Puszczykowie i okolicy, także do klubu może należeć każda osoba bez względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania, zawód, szkołę. Póki co nie mamy jeszcze swojej strony internetowej, natomiast spotykamy się raz w miesiącu w Puszczykowie, w bibliotece. Spotkania są otwarte, każdy chętny może się do klubu zapisać, przyjść, porozmawiać, dowiedzieć się, na czym to wszystko polega. A proszę mi powiedzieć, jakie dokonania dotychczas, takie spektakularne, mniej lub bardziej? Gościliśmy już paru znanych olimpijczyków u nas w Puszczykowie. Były spotkania z młodzieżą. Otworzył oczywiście to Marek Gubik. Był Kazimierz Zimny, nasz znakomity długodystansowiec. Był Marcin Urbaś. Pojawiał się Władysław Stecyk, zapaśnik, Izabela Dylewska, kajakarka. Kogo my tam mieliśmy? Pana Nowaka, też wioślarza. Także zaczęliśmy spotkania od tych ludzi z Wielkopolski, bo jest to oczywiście łatwiejsza rzecz. Ale oczywiście w planach mamy także osoby spoza Wielkopolski. Co roku organizujemy taki bal z olimpijczykami, na którym pojawiają się medaliści Igrzysk Olimpijskich. Ostatnio taką barwną postacią, która do nas zawitała, był pan Zarankiewicz, brązowy medalista w boksie. Także co roku na pewno będzie ta baza olimpijczyków, którzy przyjeżdżają do nas, będzie się powiększać. Organizujemy także cyklicznie piknik z olimpijczykami i to jest taka zabawa interaktywna. Organizowaliśmy między innymi Mistrzostwa Puszczykowa w wyścigach na ergometrach kolarskich, które prowadził Leszek Piasecki, co prawda nie olimpijczyk, ale mistrz świata w kolarstwie. Wyścigi na ergometrach kajakarskich, to z kolei robiła pani Dylewska, wioślarskich pan Nowak. Dalej mieliśmy ostatnio piknik w związku z Euro pod hasłem piłkarski piknik z olimpijczykami, gdzie gościliśmy z kolei pana Mowlika, naszego olimpijczyka. I tutaj mieszkańcy Puszczykowa, okolic mają cały czas możliwość spotykania się za darmo ze sportowcami, porozmawiania z nimi, wzięcia autografu, zrobienia zdjęcia, pobawienia się, sprawdzenia swoich umiejętności. Jak to się stało, że trafili Państwo tutaj, na Igrzyska Olimpijskie w Londynie? No, marzeniem, myślę, każdego człowieka związanego ze sportem, który interesuje się olimpizmem, jest wyjechać na Igrzyska Olimpijskie. No i nam się to udało. Są z tym związane oczywiście pewne koszty, ale dla chcącego nic trudnego, wystarczy przez jakiś okres odkładać te symboliczne złotówki i w tym momencie każdy ma taką możliwość, żeby na te igrzyska pojechać. Faktem jest, że dosyć szybko pojechaliśmy na igrzyska jako klub olimpijczyka, bo wiem, że Wojtek Ziemniak po wielu, wielu latach działalności dopiero wyjechał na te igrzyska. Później już zaczął oczywiście jeździć co roku. My zaczęliśmy z tego wysokiego C i mam nadzieję, że co roku nasi reprezentanci będą jeździć na igrzyska. Na pewno ja już jestem chętny na igrzyska za 2 lata w Soczi. Jednak kibice sportowi, kibice dyscyplin olimpijskich żyją nie tylko igrzyskami.
Czy Państwo też mają zamiar uczestniczyć aktywnie w pozostałych imprezach rangi mistrzowskiej? Dokładnie tak. Z Racotem jeździmy na imprezy zagraniczne. Byliśmy na Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej w Szwecji, na mistrzostwach halowych w lekkiej atletyce w Turcji, na mistrzostwach Europy w piłce siatkowej w Pradze, byliśmy na Justynie Kowalczyk na Słowacji, ale jeździmy też na imprezy krajowe. I tak duża ekipa corocznie jeździ na Pedros Cup do Bydgoszczy, dobrze obsadzony meeting lekkoatletyczny. Jeździmy na wszystkie imprezy, które odbywają się w Poznaniu, także byliśmy na halowych mistrzostwach świata w hokeju na trawie. Jeździmy na imprezy na Maltę, wioślarskie, kajakarskie. Także absolutnie nie tylko olimpizm, ale jednak to nas najbardziej interesuje, no jest to najbardziej spektakularne. No. Medal olimpijski wszyscy sportowcy cenią bardziej niż medal Mistrzostw Świata czy Europy.